Szanowni Państwo, witamy bardzo, bardzo serdecznie. Spotkanie iście symboliczne, bo i tych symboli dzisiaj, 31 października, właściwie co roku, ale dzisiaj szczególnie mamy bardzo, bardzo dużo. Drodzy Państwo, 659 lat Olsztyna to po pierwsze. 100 lat tej budowli, czyli tak zwanego nowego ratusza, to po drugie. A po trzecie, także 3 lata dziś dokładnie mijają od kiedy tutaj właśnie z ratusza ponownie rozbrzmiewa hejnał warmiński. O Warmio moja miła, odegrany dziś także, dziś dwukrotnie, bo zawsze w samo południe, a dziś także z tej okazji jubileuszu i naszego z Państwem spotkania przez hejnalistę miejskiego Daniela Rupińskiego. Bardzo serdecznie Państwa witam na tej uroczystości, witam w imieniu gospodarza i tego wydarzenia i naszego miasta, pana prezydenta Piotra Grzymowicza. Witam pięknie. Szanowni Państwo, pozwolicie, że kilka twarzy postaram się wyłowić tutaj z tłumu. Witam pięknie panią poseł Lidię Staroń na spotkaniu, bardzo nam miło. Jesteśmy świeżo także po sesji, ta sesja chyba przed chwilą dosłownie się zakończyła, także uroczysta sesja, ten początek przynajmniej bardzo uroczysty, także jubileuszowy z okazji rocznicy miasta. Wielu radnych, ogromny zaszczyt, piękne podziękowania. Wszystkich radnych przywitam, a z imienia i nazwiska przewodniczącego Rady Miasta, pana Jana Tandyraka, dzień dobry, witam. Szanowni Państwo, witam także serdecznie władze miasta. Jest z nami zastępca prezydenta, pani Halina Zaborowska-Boruch. Dzień dobry, pani prezydent. Bardzo także cieszymy się, iż nasze zaproszenie przyjęło zacne grono władz kościelnych, że się tak wyrażę. Niestety nie mógł przybyć, co prawda, ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba, metropolita warmiński, ale pozwolą Państwo, że przywitam serdecznie tutaj Jego Ekscelencję biskupa pomocniczego księdza Jacka Izierskiego, który Ekscelencję reprezentuje. Witamy. Witam także serdecznie Jego Ekscelencję księdza biskupa Rudolfa Bażanowskiego, zwierzchnika diecezji mazurskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, miło nam także jest z nami ksiądz mitrat Aleksander Szełomow, proboszcz parafii prawosławnej pod wezwaniem opieki Matki Bożej polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego w Olsztynie. A także księdza Stanisława Tarapackiego, proboszcza parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem opieki Najświętszej Marii Panny w Olsztynie. A w końcu także, drodzy Państwo, witam sól tej ziemi, że się tak wyrażę, czyli wszystkich z Państwa, mieszkańców Olsztyna. Brawo powitalne także dla Państwa. Panie Prezydencie, wyjątkowa chwila. Bardzo proszę o zabranie głosu, zanim, drodzy Państwo, te wszystkie wydarzenia, które są przygotowane, nastąpią. Dzień dobry Państwu, szanowna Pani Poseł, szanowny Panie Przewodniczący, Wasze Ekscelencje. Drodzy mieszkańcy Olsztyna, droga młodzieży, jest to wyjątkowy dzień, jeśli chodzi o nasze miasto, 31 października roku 2012, bo 100 lat temu tu, w tym miejscu, został wmurowany akt erekcyjny pod budowę naszego pięknego ratusza. To jednocześnie dzisiaj obchodzimy również urodziny, 659 urodziny miasta Olsztyna. Pozwólcie, że w tym pięknym dniu, w tak miłym nastroju, pozwolę sobie złożyć życzenia. Życzenia wszelkiej pomyślności dla mieszkańców naszego miasta. Życzenia, ażebyśmy wszyscy stanowili jedną wspólnotę, wspólnotę samorządową, która pracując, budując, myśli o przyszłości, przyszłości tych najmłodszych, a jednocześnie rozwijając, tak jak działo się to przez długie wieki, prestiż, gospodarkę, relacje
i wszystko, co związane jest z rozwojem naszego pięknego miasta. Życzę Państwu dużo zdrowia, pomyślności, uśmiechu, szczęścia i wielkiej radości. Dziękuję bardzo. Panu również. Serdecznie dziękujemy, panie prezydencie. Drodzy państwo, za chwilę, za momencik tutaj tak zwana tuba czasu zostanie wmurowana ku pamięci dla potomnych. Dodam jeszcze, drodzy państwo, iż specjalna wystawa tutaj przygotowana, zdjęcia wybrane przez pana Rafała Będkowskiego. O tym jeszcze będziemy mówić. Deklaracje w tej tubie w ogóle jeszcze dużo rzeczy, o których ja z kolei wspomnę, ale zanim to wydarzenie, to jeszcze pozwolę sobie poprosić o zabranie głosu pana Jana Tandyraka, przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna. Panie prezydencie, pani poseł, koledzy i koleżanki radni, szanowni państwo. Kilkanaście minut temu zakończyła się 28. sesja Rady Miasta. 100 lat temu, kiedy wkopywano kamień węgielny pod budowę tego właśnie ratusza, padły takie słowa: kiedy większość jest za, miasto musi się rozwijać. Dzisiaj można powiedzieć, że kiedy większość jest za, miasto powinno się rozwijać. Na sesji zapadają decyzje, które dotyczą nas wszystkich. Są często gorąco komentowane, wpływają na nasze codzienne życie. Natomiast staramy się, żeby te decyzje były słuszne. Dzisiaj one mogą budzić duże emocje, ale oceni nas historia, ponieważ tą historię tworzymy dzisiaj. I życzę tutaj nam wszystkim, żeby te nasze czasy historia oceniła dobrze. Tego wszystkiego życzę nam tutaj zgromadzonym i mieszkańcom Olsztyna. Bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy państwo, kolejni gości tutaj docierają. Bardzo jest nam miło. Pan prezydent Bogusław Szwedowicz, także serdecznie witam. No i święty Jakub, drodzy państwo, też tu się pojawił. To jest absolutnie ważna postać, tak historycznie nie do przecenienia. Bardzo, bardzo nam miło, że pod tak zacnym patronatem za chwilę wydarzy się to zacne przedsięwzięcie. Panie prezydencie, panie przewodniczący, zapraszamy serdecznie. Tuba czasu jest przygotowana także specjalna tablica, która będzie przypominać o tym wydarzeniu. No i właśnie należy teraz już zdecydowanie poczynić ten, drodzy państwo, ten moment, że się tak wyrażę. Dokładnie w to przygotowane miejsce, tak właśnie, tak, należy wpuścić tęże tubę. Drodzy państwo, cóż jest takiego w tubie? Kto nie czytał, kto nie śledził mediów, ja powiem, że tam między innymi oczywiście specjalne przesłanie dla tych, którzy ową tubę odnajdą. Myślę, że nie będą mieli z tym żadnego problemu. Dlaczego, to zaraz państwo także na własne oczy zobaczycie, ale w tubie także symbole naszych czasów, rzeczywistości, a mówię tutaj między innymi o dzisiejszych dziennikach, o dzisiejszych gazetach, także o listach władz, ale także chociażby o monetach, tych, które aktualnie obowiązują, o biletach, drodzy państwo, MPK. To wszystko, co będzie miało za te kilkaset lat wielką wartość. No a tutaj właśnie teraz już pan prezydent, pan przewodniczący odsłonili tablicę, którą ten otwór z tubą będzie przykryty. Tuba czasu, panie i panowie, zostanie zamknięta już za kilka chwil, tak jak powiedziałem, ku pamięci, dobrej pamięci naszych potomków po prostu. Szanowni państwo, korzystając z tego, iż mamy, tak jak wspomniałem na początku, zacne grono duchownych, chciałbym także teraz poprosić o zabranie głosu, o takie krótkie modlitwy dziękczynne. Państwo pozwolicie, zapraszam Jego Ekscelencję księdza biskupa Rudolfa Bażanowskiego, zwierzchnika diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszam Jego Ekscelencję tutaj do mikrofonu, bardzo proszę. I proszę o dziękczynną modlitwę. 100 lat to na pewno jest czas, za który możemy dziękować
tak jak apostoł Paweł napisał, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Módlmy się. Wszechmocny Boże, miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci za 100 lat tego ratusza, za tych, którzy go wznosili, którzy tu pracowali, służyli dla tego miasta. Ale teraz prosimy Cię, pobłogosław pracę, która dalej tutaj będzie wykonywana. Obdarz mądrością wszystkich, którzy będą dźwigać odpowiedzialność za innych i spraw, aby mieli wiele zrozumienia dla tych, którym mają służyć. Udziel im swojego ducha, aby postępowali sprawiedliwie i byli pomocą dla innych. Panie, chroni nas i pozwól nam żyć w poczuciu bezpieczeństwa i pokoju. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę także o dziękczynną modlitwę księdza mitrapa Aleksandra Szełmowa. Do Pana modlmy się. Boże, który błogosławisz tych, którzy Ciebie błogosławią, w Tobie ufających. Panie Boże zastępu, wysłuchaj naszą ekumeniczną modlitwę z okazji jubileuszu 100 lat od położenia kamienia węgielnego pod budowę ratusza, pod którym dzisiaj pragniemy pomodlić się na wzór 31 października 1912 roku z udziałem trzech wyznań. Niech Bóg błogosławi murowanie tuby czasu, niech dalej ratusz służy w dalsze 100 lat miastu i całemu społeczeństwu. Boże, błogosław wszystkich, którzy miłują imię Twoje, i błogosławi wszystkich tych, co swoim sercem i uczynkiem przyczynili się do powstania tego ratusza, przy którym modlimy się dzisiaj. W tym uroczystym dniu dziękujemy Tobie, Boże wielki, z całego serca. Wszystkich nas połącz w miłości, abyśmy wszyscy stanowili jedno według Słowa Bożego Syna Twojego. Niech Bóg błogosławi wszystkich nas. Amen. Bardzo proszę także o dziękczynną modlitwę księdza Stanisława Tarapackiego, proboszcza parafii grecko-katolickiej w Olsztynie. Przeżywając tak szczególny moment dzisiejszego dnia, chcemy, aby nasze serca otwarte w Bogu, podziękować Jemu za to, że jest taki ratusz, że w tym ratuszu mogą pracować ci, którzy są wybrani według woli mieszkańców. I dzisiaj modlimy się też, aby dalej wszyscy, którzy tutaj pracują, aby Bóg obdarzał mądrością, a wszystkim mieszkańcom modlę się o to, aby żyli w miłości i żeby obfitość i to wszystko, co potrzeba do życia, było dla nich źródłem do dalszej drogi i rozwoju, aby nasze miasto też stało się źródłem miłości i wzorem dla wszystkich miast, kraju i dla całej Unii Europejskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Szanowni Państwo, zapraszam Jego Ekscelencję biskupa pomocniczego księdza Jacka Jezierskiego. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, tuba już jest na swoim miejscu, tablica odsłonięta, ona oczywiście będzie przykrywała tę tubę. Drodzy Panowie, no pozostaje jeszcze tylko symboliczne podpisanie tych deklaracji, tego przekazu. Ja pozwolę sobie to za chwilę, kiedy tutaj wszyscy będą, myślę, to urodziny miasta, częstować się tortem, odczytać Państwu to, co jest na tych deklaracjach, a przypomnę również, iż miniatury tychże deklaracji są w tubie. No tak, i tam są podpisane oczywiście tutaj jeszcze symbolicznie to, żebyśmy my, żywi obecnie, mogli także o tej chwili pamiętać. Te tablice zawisną w ratuszu na pamiątkę tegoż wydarzenia. I tutaj druga z tablic przedstawiająca wszystkich, że tak powiem, drodzy Państwo, gospodarzy tego miejsca, a zatem mamy pełen skład, jeśli chodzi o władzę Olsztyna, także wszystkich rajców miejskich, jak to się onegdaj mawiało. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, skoro urodziny, to na pewno tort, ale wcześniej jeszcze chciałbym tutaj zaprosić do mnie pana Rafała Będkowskiego. Drodzy Państwo, bowiem właśnie pan Rafał Będkowski przygotował wystawę, dokonał wyboru fotografii, która prezentuje to, jak kiedyś ratusz wyglądał. Zresztą pan Rafał to prawdziwa kopalnia wiedzy, nie tylko ratuszu, ale o całym Olsztynie. Witam serdecznie. Panie Rafale, bardzo proszę o kilka słów na temat tych fotografii, tej ekspozycji, którą właśnie z okazji stulecia ratusza możemy oglądać tutaj na placu Jana Pawła II. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Zapraszam na naszą wystawę, którą przygotowaliśmy tutaj przed ratuszem. Myślę, że to będzie okazja do tego, żeby przejść się w czasie po prostu, zobaczyć, jak to było na początku, jak ten nasz ratusz powstawał, jak on się rozwijał. Mocno nasz ratusz się nie zmienił przez 100 lat, ale proszę zauważyć, że najbardziej zmieniło się jego otoczenie. Zmienił się też krajobraz Olsztyna, więc ta wystawa powinna uzmysłowić, jaką rolę w założeniu budowniczych ta budowla po prostu miała odgrywać. Zapraszam wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, to nie są jedyne, że tak się wyrażę, historyczne momenty przygotowane specjalnie dla Państwa. Nie wiem, czy jest już z nami Andrzej Bobrowicz. Już słyszę, tak? Już słyszę Państwa głos. Jest. Andrzej, zapraszam Cię tutaj też do mikrofonu, bowiem dzisiaj dla Państwa także jeszcze jedna wyjątkowa, niepowtarzalna okazja na to, aby, no właśnie, aby co? Bardzo proszę, powiedz. Jedyna niepowtarzalna okazja, aby zajrzeć do miejsc w ratuszu, które rzadko kiedy zaglądają nawet pracownicy ratusza, gdyż część z nich stoi pusta. Część jest zajęta czym innym. Ja i moja koleżanka Joanna Mariuk będziemy Państwa odprowadzać dzisiaj po tym, co w ratuszu jest najniżej. Najniżej i najmniej dostępne. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj przyszli, będą chcieli zobaczyć z nami ten, bo będziemy zjadać schron oraz areszt. A zatem tak, drodzy Państwo, był areszt w ratuszu, tak, te cele są jeszcze, pomieszczenia przynajmniej. Gdzie zbiórka i o której godzinie? Bo na pewno po torcie chętni będą mogli w grupach się udać, aby zwiedzać te pomieszczenia. Oczywiście, po torcie myślę, że tak powiedzmy od godziny 17, bo myślę, że tyle zajmie czasu. My będziemy czekać tutaj na schodach głównych, ewentualnie przy holu i będziemy zapraszać Państwa w grupach 15-osobowych, ponieważ jest tam bardzo ciasno, dlatego też jakoś spróbujemy jak najszybciej to wszystko przeprowadzić i żeby Państwo byli zadowoleni i zobaczyli coś, czego można zobaczyć tylko przy okazji 659 urodzin miasta. Około godziny 17, drodzy Państwo, także zaprosimy do tego naszego mini amfiteatru tutaj, obok Urzędu Stanu Cywilnego. Tam bowiem przygotowaliśmy specjalny spektakl Magiczny Olsztyn, Narodziny Miasta, impresja teatralna o Janie Złajs. Teatr Form Niezależnych jest z nami około godziny 17. Polecam Państwa uwadze, bo to naprawdę fantastyczne wydarzenie. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, pozostaje nam już tylko zaprosić wszystkich z Państwa na tort. Panów proszę o dokonanie
wykonanie tych pierwszych kawałków. Proszę Państwa tylko o ostrożność. A no właśnie, dopóki jeszcze tuba nie została przykryta płytą, bardzo proszę uważać, tak aby tutaj ktoś nie miał niechcianej pamiątki z tego wydarzenia. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie, życzymy wszystkim z Państwa smacznego, a ja tak jak powiedziałem, odczytam to, co jest zapisane na tej specjalnej deklaracji. Setna rocznica położenia kamienia węgielnego pod budowę nowego ratusza w Olsztynie 31 października 2012 roku. Dzisiaj w setną rocznicę położenia kamienia węgielnego pod budowę nowego ratusza w Olsztynie podajemy do wiadomości pokoleniom następnym. Oddanie gmachu do użytku nastąpiło w lutym 1915 roku. Z powodu przedłużających się prac budowlanych w dużej sali posiedzeń na drugim piętrze nowego ratusza, pierwsza sesja Rady Miejskiej odbyła się w nim dopiero 4 lipca 1916 roku. Ostateczny kształt gmachowi nadano w pierwszej połowie lat 20. XX wieku po dobudowaniu halowego skrzydła od strony południowo-zachodniej. Pierwszym urzędującym w nowym ratuszu nadburmistrzem był Georg Zuch, piastujący to stanowisko w latach 1910-1932. Użytkownikami nowego ratusza były władze komunalne Olsztyna, Rada Miejska i Zarząd Miejski, czyli magistrat. Urząd Stanu Cywilnego, Miejskie Władze Policji. Z jego pomieszczeń korzystały również Miejska i Powiatowa Kasa Oszczędności oraz Sąd Gospodarczy. Od 11 lipca 1930 roku z ratuszowej wieży rozbrzmiewały zegarowe kuranty napędzane elektrycznie. Zamilkły 10 marca 1943 roku. Po zdemontowaniu przetopiono je na potrzeby niemieckiej armii. Ponownie zaczęły rozbrzmiewać od 22 stycznia 1969 roku.